Szanowni Państwo, otwieram obrady 12 sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Polanowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że jest nas 14 radnych, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady sesji nadzwyczajnej, podejmować stosowne uchwały. Nieobecny jest pan radny, pan Jerzy Landowski. Ze względów rodzinnych nie może uczestniczyć w dzisiejszych obradach, dzisiejszej sesji. Witam na obradach dzisiejszej sesji pana starosty Koszalińskiego, pana Mariana Hermanowicza. Witam serdecznie pana burmistrza Grzegorza Lipskiego. Witam zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Witam serdecznie panią skarbnik, panią Martę Kaśmin. Witam koleżanki i kolegów radnych. Witam panią sekretarz. Witam pana Piotra, panią Kamilę. Dzisiejsza sesja nadzwyczajna jest na wniosek pana burmistrza. Dotyczy bardzo ważnych spraw, które będziemy dzisiaj omawiać i które były w obradach komisji, wszystkich wspólnych komisji przed dzisiejszym posiedzeniem naszej sesji. Są to sprawy związane m.in. z przystąpieniem z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Cetuń, Rosocha, Polanów. Ale przed tym proponowaną ten porządek, który szanowni radni otrzymaliście, jeszcze uwzględnia zmiany w budżecie gminy Polanów na 2019 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Ten porządek będziemy realizować, ale prosiłbym jeszcze również o obecność naszą, o potwierdzenie, sprawdzenie obecności poprzez głosowanie. Bardzo proszę wszystkich radnych o głosowanie. Jeszcze raz bardzo proszę o potwierdzenie swojej obecności. Pan Jurek jest nieobecny.
Tematyka porządku dzisiejszej sesji była omawiana na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji. Dyskutowaliśmy, pan starosta i pan burmistrz przedstawili problem ten, który dotyczy przystąpienia naszej gminy z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia przebudowy tej drogi. Sądzę, że jest to bardzo ważna inwestycja, która rzutowałaby na stan techniczny drogi, na możliwość połączeń z gminą Polanów, z miastem Koszalinem, tych miejscowości, tym bardziej, że są to miejscowości, są to wioski Cetun, Rosocha, Gilewo z Polanowem, a więc mieszkańcy mieliby dostęp łatwiejszy do naszej gminy. Stan techniczny tej drogi jest mający dużo do życzenia, dlatego też od państwa radnych jest decyzja dotycząca głosowań nad tymi projektami, ale przedsięwzięcie jest na tyle ważne, że sądzę, że wszyscy radni ustosunkują się w sposób właściwy do realizacji tego zadania. Była szeroka dyskusja. Czy są jeszcze pytania państwa dotyczące tego projektu uchwały? Ja odczytam projekt uchwały nr 12/99/2019 roku w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa drogi powiatowej na odcinku Cetyn Rosocha Polany. Czy ktoś z szanownych radnych chciałby jeszcze zadać pytanie panu staroście, panu burmistrzowi? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu o opinię dotyczącą tego projektu uchwały. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Infrastruktury i Budżetu pozytywnie opiniuje następujące uchwały. Uchwała nr 12/99/19 w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3570 na odcinku Cetyn Rosocha Polanów. Uchwała nr 12/100/19 w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Uchwała nr 12/101/19 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 12/99/2019 roku w sprawie przystąpienia z powiatem koszalińskim do realizacji wspólnego przedsięwzięcia przebudowy drogi powiatowej na odcinku Cetyn Rosocha Polanów. Kto jest za podjęcie tej uchwały, proszę o głosowanie. A więc jednogłośnie podjęliśmy tą decyzję. 14 radnych było za. Nie było głosów przeciwnych, również nie było głosów wstrzymujących. Serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich chyba mieszkańców tej miejscowości i chyba nas tu wszystkich obecnych. Projekt uchwały nr 12/100/2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2019 rok. Czy są pytania do pana burmistrza, do pani skarbnik? Nie widzę, opinia była przedstawiona przez pana przewodniczącego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęcie tej uchwały, proszę o głosowanie. Za 14 radnych, przeciw nie było głosów, również nie było głosów wstrzymujących. Jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę. Projekt uchwały nr 12/101/2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2019-2030. Pytania do pani skarbnik, pana burmistrza? Nie ma. Opinia była wygłoszona przez pana przewodniczącego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o głosowanie. Jednogłośnie 14 głosów za, a więc jednogłośnie przeciwnych głosów nie było, wstrzymujących się również nie było. Szanowni
radnym, szanowni goście, serdecznie dziękuję za udział w obradach dzisiejszej sesji panu staroście, panu Marianowi Hermanowiczowi. Dziękuję panu burmistrzowi, zastępcy burmistrza, panu skarbnik, wam szanowni radni, pani sekretarz, panu Piotrowi, pani Kamili. Obrady 12 sesji nadzwyczajnych uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. Dziękuję koleżankom i kolegom. Dziękujemy, że zgodziła się.